Witam serdecznie, bardzo dziękuję wszystkim Państwu za przybycie. Ja witam, będę mówić głośniej. Witam Pana Prezydenta Michała Litwiniuka, witam Panią Justynę Gorczycę, zastępcę Prezydenta, witam Pana Leszka Choreglata, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, wykonawcę. Witam Pana Michała Mączkę, menedżera do spraw rozwoju relacji społecznych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Bardzo serdecznie witam pana Macieja Buczyńskiego, dyrektora delegatury Białej Podlaskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, pana Wojciecha Sosnowskiego, radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego, naczelnika gabinetu prezydenta miasta Biała Podlaska i pełnomocnika wojewody lubelskiego do spraw infrastruktury. Witam księdza dziekana Mariana Danieluka. Witam panią Martę Mirończuk, skarbnika miasta, Urzędu Miasta Biała Podlaska i zespół Urzędu Miasta Biała Podlaska, naczelników Wydziału Dróg, panią Renatę Tychmanowicz. Witam pana Michała Romanowskiego, naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta. Witam pana Pawła Kołodziejskiego, kierownika referatu budowy dróg i pana Marka Chmiela, kierownika referatu zamówień publicznych w naszym urzędzie. Witam pana Józefa Bańkowskiego, dyrektora Bialskiej Spółki Wodkan i prezesów spółek Zieleni, pana Konrada Faltowskiego, prezesa spółki MZK Krzysztofa Trofiniuka, Wojciecha Chilewicza, prezesa ZGL-u i pana Sebastiana Paszkowskiego, prezesa spółki PEC. Bardzo serdecznie witam nadzór pana Waldemara Jakubaszka, inspektora, pana inspektora Roberta Antoniewicza i panią inspektor Annę Głowacką. I bardzo, bardzo serdecznie witam przewodniczącego Rady Miasta, pana Roberta Woźniaka i wszystkich zebranych tutaj dzisiaj z nami państwa radnych. Witam przedstawicieli mediów i przekazuję głos panu prezydentowi. Dziękuję bardzo pani rzecznik. Szanowni państwo, troszkę pada, by nie przedłużać. Działamy jak obiecaliśmy. Zmieniamy Białą dla was. Spełniamy nasze wspólne marzenie o dynamicznym, ale zrównoważonym rozwoju Białej Podlaskiej. I oto nadszedł ten moment, gdy dokonujemy odbioru jednej z największych inwestycji drogowych w historii naszego miasta. Budowy kolejnego, prawie kilometrowego, ponad 800-metrowego odcinka ulicy Armii Krajowej. Drogi dwupasmowej z dwoma pasami ruchu w każdym z kierunków, z prawie 100 miejscami postojowymi, z prawie 2 kilometrami chodników i prawie kilometrem dróg rowerowych, z nasadzeniem nowych 82 drzew, poza tym trawników, krzewów, bylin, wreszcie z rondem turbinowym na skrzyżowaniu z ulicą Żeromskiego. Ten wspomniany przeze mnie odcinek rozciąga się oczywiście pomiędzy ulicami Pileckiego a ulicą Francuską. Ulica Armii Krajowej komunikuje jeden z najintensywniej rozwijających się kwartałów mieszkalnych miasta. To świetna wiadomość dla nas wszystkich, gdy w Białej Podlaskiej deweloperzy budują tak wiele mieszkań i wszystkie się sprzedają. Miasto się rozwija, ale w ślad za tym obowiązkiem nas, samorządu, jest dbanie o dynamiczny i zrównoważony rozwój układu komunikacyjnego. Nie udawałoby się to w tak imponującym rozmiarze i w takim tempie, gdyby nie życzliwe wsparcie pozyskiwane ze środków zewnętrznych. I tutaj przypomnę, że całościowy koszt tej inwestycji to 16 milionów 805 tysięcy złotych, ale 13 milionów 62 tysiące złotych to dofinansowanie uzyskane z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, którego przedstawicielowi jeszcze raz bardzo dziękuję za świetną współpracę. I jestem dłużnikiem i bardzo chciałbym w tym momencie podziękować wszystkim, dzięki którym jako prezydent mam przyjemność w tak miłych nam, miejskiemu samorządowi i mieszkańcom Białej Podlaskiej wydarzeniach uczestniczyć, bo tak sprawne przeprowadzanie tych inwestycji to efekt ciężkiej i zaangażowanej pracy świetnego zespołu specjalistów, któremu mam zaszczyt jako prezydent miasta przewodzić. Pozwólcie, że swoje podziękowania skieruję do pana naczelnika Wydziału Rozwoju Michała Romanowskiego, pani naczelnik Wydziału Dróg, inżynier
Renaty Tychmanowicz, pana kierownika referatu budowy dróg, inżyniera Pawła Kołodziejskiego, pani skarbnik naszego miasta Marty Mirończuk, pani prezydent mojego jedynego zastępcy Justyny Gorczycy, pana naczelnika gabinetu prezydenta, a przy okazji także radnego sejmiku województwa i pełnomocnika wojewody do spraw rozwoju infrastruktury samorządów lokalnych Wojciecha Sosnowskiego, do państwa radnych, moich najbliższych partnerów, i te podziękowania kieruję na ręce pana przewodniczącego Roberta Woźniaka, pana kierownika referatu zamówień publicznych Marka Chmiela, wreszcie do wykonawcy tej inwestycji, sprawdzonej wielokrotnie, zdającej wzorowo egzamin z rozwoju układu drogowego w naszym mieście, firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, kierowanej przez pana prezesa Leszka Poreglada. Bardzo istotną rolę w procesie inwestycji realizował też pan inspektor nadzoru, inżynier Waldemar Jakubaszek. I wszyscy państwo, zerknę szybciutko na swoich współpracowników, żeby mi ewentualnie wzrokiem podpowiedzieli, czy jakiejś grzechu zaniechania nie popełniłem. No przede wszystkim, proszę państwa, wśród nas jest mój były, jedyny zastępca prezydenta miasta, pan Maciej Buczyński, dziś w roli reprezentującego wojewodę lubelskiego Krzysztofa Komorskiego, dyrektor delegatury Wojewódzkiego Urzędu Lubelskiego w Białej Podlaskiej, a jeszcze do niedawna jako zastępca prezydenta nadzorujący wiele procesów inwestycyjnych, w tym ten, którego efekty dziś możemy podziwiać. Jeszcze raz wszystkim państwu bardzo dziękuję, przepraszamy, zwłaszcza państwa dziennikarzy, że zmusiliśmy do towarzyszenia nam w tej deszczowej, chociaż jak się okazuje, już niekoniecznie w tej chwili pogodzie, rozwijamy Białą Podlaską. Dziękując raz jeszcze wszystkim państwu, chcę przypomnieć, że te procesy kontynuujemy dokładnie tak, jak obiecaliśmy to mieszkańcom Białej Podlaskiej, tylko w tej chwili trwające inwestycje drogowe mają wartość kilkudziesięciu milionów złotych. To wszystko nasz wspólny wysiłek, jeszcze raz chcę to podkreślić, efekt świadomej, przemyślanej, tak dobrze ocenionej w procesie ostatnich wyborów przez mieszkańców Białej Podlaskiej polityki dynamicznego, ale zrównoważonego rozwoju. Bardzo państwu dziękuję. Szanowni państwo, pan prezydent wszystko powiedział, omówił technicznie i zawodowo, a ja panie prezydencie, panie dyrektorze, księże dziekanie, pozwolę sobie na małą prywatę. Miasto nasze się bardzo pięknie rozwija. Chcę tylko wspomnieć, bo zawsze wracam do historii, że ten odcinek zaczęliśmy budować w 2015 roku. Dzisiaj jest rok 2024, czyli na tym zadaniu żeśmy byli 9 lat. Ale popatrzcie państwo i bialczanie, którzy na pewno będą oglądać nasze dzisiejsze spotkanie. Popatrzcie, jak ten element biały pięknie wygląda. Mnie się to kojarzy z kabatami w Warszawie, bo to są takie, ten zakres, to co żeśmy zrobili w tym otoczeniu, to są takie małe kabaty. I wykorzystuję moment i apeluję do rodziców i apeluję do młodych ludzi, którzy pracują w Warszawie i w innych dużych miastach. Wracajcie do Białej, bo tutaj się pięknie mieszka, pięknie żyje, można się rozwijać, szczególnie inżynierowie w branży mojej drogowej, ale także innych branż. Na pewno to zatrudnienie znajdą i będą się dobrze czuli. Panie prezydencie, gratuluję panu, że tak trafnie pan chodzi koło interesów Białej Podlaskiej, że Biała Podlaska się tak pięknie rozwija i życzmy sobie, żeby ja, jak mówię, pański pontyfikat, żebyśmy mieli jeszcze okazję przy pańskim pontyfikacie takich przynajmniej co dwa lata takich dużych inwestycji jeszcze kilka otworzyć. Także cieszę się bardzo, że pan zaufał mnie, mojej firmie, mojej załodze. Muszę państwu powiedzieć, że firma istnieje ponad 200 lat. Jak ktoś nie wiedział, to tylko przypomnę. Pięknie się rozwijamy i
młodych ludzi, którzy się zdecydują przyjść tutaj do Białej, do pracy w mojej branży, dostaną zatrudnienie, a nawet dostaną mieszkania. Także korzystam z tej okazji. Prośba do prasy, radia i telewizji. Rozpropagujcie Białą Podlaską, rozpropagujcie budownictwo drogowe, bo tu jest, tu będziemy pracować i tu widzę, że na następne dziesięciolecia pracy nam nie zabraknie. Dziękuję bardzo. Wypowiedź pana prezesa wymaga jednego sprostowania, bo niechcący zubożył nasze wielkie starania w poprzedniej kadencji, w ostatnich 5 latach. W 2015, jak wspomniał pan prezes roku, został wykonany pierwszy z odcinków ulicy Armii Krajowej, ale tylko ten bardzo krótki, od skrzyżowania z ulicą Janowską do skrzyżowania z ulicą Fieldorfa. Natomiast mając świadomość skali wyzwań, już w 2019 roku, w pierwszym pełnym roku naszej poprzedniej kadencji, wykonaliśmy kolejny dwupasmowy odcinek ulicy Armii Krajowej pomiędzy ulicami Fieldorfa i ulicami Pileckiego, jednocześnie czyniąc starania o pozyskanie dofinansowania na budowę kolejnego odcinka tej arterii. Więc dzisiaj rzeczywiście wartym podkreślenia jest, że rozpoczynamy kadencję, zamykając wielki dwuodcinkowy etap tej budowy największej z arterii komunikujących nasz północny, najdynamiczniej rozwijający się pod względem mieszkaniowym kwartał Białej Podlaskiej.